Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem ciekawostka, jak kupić złotą ramkę, co ona daje i generalnie informacje o złotej ramce, ponieważ dużo osób mnie o to pytało, być może nie każdy jeszcze wie, więc postanowiłem, że coś takiego nagram. Złota ramka nie daje kompletnie nic, oprócz tego, że mamy tutaj taki ozłocony wygląd postaci, kosztuje 1000 grzybów, więc no jest to naprawdę sporo i ta złota ramka tak naprawdę jest bezużyteczna, no bo tak jak mówię, ona nie daje wam żadnego boostu do statystyk ani nic takiego, jedynie ten wygląd, no ten wygląd jest fajny, zwłaszcza z ekwipunkiem tutaj wojownika, można fajnie go sobie skomponować. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi jeszcze o złotą ramkę, to tutaj w ustawieniach ją możecie sobie wyłączyć. Poczekajcie, gdzie ona tu jest. O, ukryj złotą ramkę. Gdy to zaznaczymy, to ta złota ramka znika, nie mamy już jej i inne osoby też widzą tak, jakbyśmy jej nie mieli. Oczywiście możemy ją sobie z powrotem włączyć i nie musimy wydać tego 1000 grzybów znowu. Jak tą złotą ramkę kupić? Jak jesteśmy tutaj w mieście, czyli na tym głównym ekranie, że tak powiem, i posiadamy na swoim koncie 1000 grzybów, to tutaj pojawia nam się taki handlarz, który w ręce trzyma właśnie złotą ramkę. Powinien wam się teraz pojawić screen, jak to wygląda. Klikając na tego handlarza, on nas tam uprzedza, że ta złota ramka nic nam nie daje i tak dalej. No jest taki komunikat po prostu, czy jesteśmy pewni, że ją chcemy kupić, w skrócie. Ten komunikat też się wam powinien pojawić. I gdy damy sobie, że tak, że chcemy kupić tą złotą ramkę, to jeszcze tych komunikatów są tam 2 albo 3, czy na pewno jesteśmy pewni, czy na pewno chcemy kupić, wydać 1000 grzybów na coś, co nic nie daje. I gdy klikniemy to tak bodajże łącznie 3 albo 4 razy, to ta złota ramka pojawia się właśnie u nas na profilu i zabierane jest nam 1000 grzybów. Ten handlarz powinien się zawsze pojawić, gdy na nasze konto jakby wpłynie te 1000 grzybów. Jednakże nieraz było tak, że mi się nie pojawiał i na przykład musiałem przejść na flesza, a potem z powrotem na remastered, czyli takie zrobić odświeżenie, bądź po prostu tą ramkę kupić na fleszu, bo czasem on po prostu się nie pojawiał. To nie wiem czemu, ale jeżeli byście tak mieli, no to po prostu znacie odpowiedź. I to w zasadzie tyle. Tyle o złotej ramce. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli nie szastacie grzybami, że tak powiem, to nie opłaca się jej kupować, ponieważ w grze ona wam zupełnie nic nie daje. Daje wam tylko wygląd i to w zasadzie tyle. Więc tak jak mówię, no jeśli nie szastacie grzybami, to po prostu jej nie kupujcie, a jeśli chcecie mieć taki złoty profil i was na to stać, to jak najbardziej możecie sobie kupić. I to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, subika i to wszystko. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.